Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest 13 stycznia, zaczynamy ten filmik. Lucia obchodzi swoje pierwsze urodziny, także zapraszam Was do oglądania. Chcę Wam pokazać, jaki duży u mnie śnieg spadł w nocy. Wszędzie jest biało i nadal sypie. Zobaczę, jak przestanie padać, to może wybiorę się na jakiś spacer z Mają. Może też uda się wyjść z nią, zobaczę, tylko nie wiem jeszcze, czy moja siostra będzie wychodziła. Bo tak to byśmy wyszły z pieskami, a jest pięknie, biało, taka prawdziwa zima. Idziemy na spacerek w śniegu. Pieski są na smyczy i pójdziemy z nimi na działkę. Tylko idziemy tą dłuższą trasą, żeby spacerek był trwał dłużej. Jesteśmy już na ogródkach działkowych i stoimy pod swoją działką, ale niestety nie możemy się do niej dostać. Ale tak zamarzła kutka, że jednak nie wejdziemy na działkę. Więc tylko postoimy chwilę pod działką i pewnie pójdziemy inną stroną, no bo nie udało nam się wejść. Jeszcze spróbujemy, ale raczej się nie da. Cały czas też jeszcze na złote puszy śnieg. Nawet na chwilę nie przestanie, bo się męczymy z kutką. Udało się w końcu? No, ale tę kutkę wezmę ze sobą. Że jednak idziemy. Chodź, Sonia. Udało się po długich próbach. Chodźcie, pieski, chodźcie. Chodź, Majeczka, już chodź. Teraz dam też szczakom jedzonko, bo tutaj mam karmnik na działce, jak pamiętacie? Idziemy już do ptaków. A właściwie do karmnika idziemy, nie do ptaków. Widzę, że do karmnika też nasypało się śniegu.
wracamy z działki ogórkami działkowymi. Słoneczko na smycze Maję, widzicie, tam bardzo daleko od nas biega sobie. Już wam pokazuję moje zakupy, bo zrobiłam całkiem duże zakupy. Przez chwilę wróciłam ze sklepu, właściwie ze sklepów, bo byłam w kilku sklepach. Jak zwykle z moją ulubioną świnkową siateczką. Z Delma pieczarki, ponieważ mam robić zapiekankę w któryś dzień. Smalczyk wega z jabłkiem i cebulką. Jogurt do picia, właściwie to jest mleko smakowe. Bagietka czosnkowa. Brokuł. Brokuł będzie też do zapiekanki, ale też chciałam dać trochę świnkom. Ponieważ Lucia będzie miała urodziny i chciałam dać świnkom właśnie zrobić tort trochę z użyciem brokuła. Ale oczywiście też będzie do zapiekanki, więc tak dwa w jednym. Tu też marchewka. Drugie mleko smakowe. Wegańskie parówki, ponieważ widziałam w internecie taki przepis, że z tej bagietki czosnkowej przekraja się ją na pół i wkłada się właśnie parówka. Ja zrobię wersję oczywiście wege, czyli z taką parówką. Hummus i tym razem wzięłam hummus z ciecierzycy, czerwone pesto. Zawsze brałam ten klasyczny. Pasta do zębów. Ser i też wziąłem chyba ser w kawałku do zapiekanki. Herbata zielona to u mnie standard. Ogórek. I ja tam jeszcze mam papryki, tak. I to już wszystko jest trzy papryki w różnych kolorach. Dzisiaj są urodziny Lucy. Pierwsze. I zrobię dla niej tort z papryki oraz trochę brokuła. Wyciągnęłam nasiona ze środka i teraz dam trochę brokuła i torcik już będzie gotowy. I to jest tort dla Lucy. Jeszcze wbijemy w środek świeczkę. Lucia już gotowa na swoje urodziny, założyłam jej kokardkę. A to jak widzicie tę dużą torbę, to właśnie jest prezent dla Lucy urodzinowy. Lucia, a to jest twój torcik urodzinowy z cyferką numer 1, ponieważ dzisiaj kończy rok. Dzisiaj jest w ogóle 13 stycznia. Zaskoczona, bo Lucy bardziej smakuje brokuł niż papryka. Myślałam, że weźmie się za paprykę, a ona bardzo wzięła się za brokuła. A Lucia chyba po raz pierwszy w ogóle je brokuła, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Widzę, że bardzo jej posmakował. Teraz pokażę wam prezenty Lucy na urodziny. Oczywiście zapewne domyślacie się, że tymi prezentami Lucia podzieli się również z Melcią i będą razem sobie jadły, ponieważ to jest prawie wszystko do jedzonka. Chyba tylko jedna rzecz jest niejedzeniowa. Pierwszą rzeczą, jaką Lucia dostała, jest to sianko w wersji boksu jadalnego i całe to pudełeczko może świnka zjeść. Ja już widziałam to wcześniej, byłam bardzo ciekawa tego produktu i chciałam świnką kupić, więc pomyślałam, że na urodziny to będzie fajny pomysł. Kolejny prezent. Są to maliny liofilizowane z Tivo. Brokuł również liofilizowany z Factory Herbs. Coś typowe tylko dla Lucy, czyli nowa szczotka do czesania. Oraz ziółka. Natka pietruszki z Factory Herbs. Oraz Stevo mięta. Moje świnki chyba nigdy nie jadły nawet mięty, także sprawdzimy, czy im w ogóle będzie smakować. I to są już wszystkie prezenty. Myślę, że świnki będą zadowolone.
biegną do mojej prosieczki. Teraz po wybiegu, właściwie po pokoju, no bo to jest ich wybieg. Czyli teraz jest czas dla świnek. Wybiegajcie się dziewczyny, bo później jeszcze zjedzcie sobie torcik w klatce. Bulu się zjadła trochę, a zaraz im dam po prostu ten torcik, żeby zjadły sobie razem. I spójrzcie tylko, jak się rzucają na ten torcik, co znaczy, że im bardzo smakuje. Już dałam im do klatki. Mama, widzicie, zabrała się za jedzonko. Malcia, lubisz paprykę? Tak, Meli chyba najbardziej papryka smakuje. A Lucy wydaje mi się, że nawet bardziej ten brokuł. Widzicie, bo Lucy rzuca się na ten brokuł, a Melcia na paprykę. Teraz wyciągnęłam na trochę Zuzię z terrarium, żeby sobie pochodziła. Już Zuzia widzę, że trochę zaspana. Zuzia, przywitaj się z wszystkimi. Już będę kończyć ten filmik. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli też macie ochotę, to napisanie komentarza i do zobaczenia w kolejnych filmach.